Proszę Państwa, skąd się wziął ten pomysł na to spotkanie z Państwem? Otóż dostajemy od jakiegoś czasu telefony do biblioteki takie troszkę zatrwożone, że pojawiło się coś nowego przy wpisywaniu czy przygotowaniu wniosków grantowych i że to jest niezrozumiałe. Czyli pojawiły się takie zalecenia, żeby opracowywać plany zarządzania danymi badawczymi. I dlatego postanowiliśmy przygotować dla Państwa taki wykład godzinny, taką pigułę, żeby te wszystkie niepokoje oddalić, dlatego że to wcale nie jest znowu takie skomplikowane, to jest tylko kwestia rozpoznania tematyki, zorientowania się, o co chodzi tak naprawdę w tym wszystkim. Ponieważ ja się zajmuję, jak kolega powiedział, pracuję dla ruchu Open Access od 2003 roku, pracowałam w polskich organizacjach i międzynarodowych, lobbowałam na rzecz upowszechniania artykułów w internecie, a później danych badawczych w internecie. Zapraszałam ludzi z całego świata do Torunia, żeby nam o tym opowiadali, także twórców wielu zasad związanych z otwartymi danymi. Także będę wiedziała, o czym mówię i myślę, że podam Państwu te najważniejsze informacje tak, żebyście też nie mieli później problemu z napisaniem takiego planu. Ponadto, poza tym wykładem, przygotowaliśmy dla Państwa już takie gotowce. Te gotowce wszystkie będą dostępne. Tutaj wydrukowaliśmy tylko trochę ze względu na ekologię i ochronę środowiska. Także dla tych osób, które pilnie potrzebują takiego modelowego wzorca, jak taki plan powinien wyglądać, tak? No i takie podstawowe rzeczy, zalecenia. I taki drugi wydruk to jest ten wydruk z OSF-u. Jak Państwo wpisujecie wniosek do OSF-u, to tam się pojawia taki formularz do wypełnienia. I myśmy to przygotowali wspólnie właśnie z panem profesorem Danielem Gackowskim z Collegium Medicum, który z taką interwencją się do biblioteki zgłosił. No i postanowiliśmy razem wspólnie przygotować taki plan zarządzania danymi. To jest medyczny plan, jak się Państwo domyślacie, bo pan Gackowski w tej chwili pisze wniosek z Norwegami wspólnie i musiał taki plan opracować, nie wiedział, jak się do tego zabrać. Zrobiliśmy to wspólnie i Państwo taką ściągę po prostu dostaniecie. A ci, którzy nie wezmą sobie z tego, proszę do mnie po prostu maila wysłać i ja, bo nie chcę zaśmiecać skrzynki i wysłać do wszystkich pracowników, więc na życzenie ja Państwu po prostu takie dokumenty wyślę, żebyście mieli pod ręką. Ponadto już w repozytorium UMK umieściliśmy tą prezentację. Ponadto będzie nagrywana, będzie film także na stronach telewizji UMK-owskiej, tak żeby każdy z Was, bo były telefony, że dużo ludzi nie może dojechać na to spotkanie, więc wszystko będzie open access i będziemy mogli korzystać. Zarządzanie danymi badawczymi. Proszę Państwa, co to są dane badawcze? No to naukowcom nie muszę mówić, co to są dane badawcze, bo oni na tym pracują i się tym zajmują od lat. To jest to wszystko, co jest wyprodukowane w procesie badań. Tak? Te dane badawcze są bardzo różnorodne, dlatego że tak jak nauka jest i specjalizacje są różnorodne, tak i dane badawcze zbierane w procesie badawczym są bardzo różne i bardzo różnie się je opisuje. To mogą być dane liczbowe, to mogą być dokumenty tekstowe, to mogą być notatki, kwerendy u humanistów, czy ankiety u socjologów, tak? To mogą być nagrania audio, wideo, fotografie. To także może być oprogramowanie specjalnie stosowane przy badaniach tam, gdzie pobiera się próbki, gdzie jest potrzebne odpowiednie oprogramowanie, gdzie narzędzia są odpowiednio potrzebne, tak? Gdzie to się wszystko rejestruje. Symulacje komputerowe, protokoły laboratoryjne, także metodologia. To jest to wszystko, czym Państwo się nazywają. To są wszystko dane badawcze. Oczywiście nie jest powiedziane, że to wszystko mamy udostępniać. Proszę się nie bać. Nie ma w ogóle takiej opcji, bo tego się po prostu nie da zrobić, nawet przy tych masowych danych, jakie pojawiają się teraz, jakie przetwarza Google, to wszystko Państwo dobrze wiecie, to kosztuje, do tego potrzeba wielkiej liczby czy ilości pamięci i dlatego nie wszystko się udostępnia. Dlaczego, proszę Państwa, należy według nas takie dane udostępniać? No ja jestem działaczką tego ruchu, no i argumentów mam tysiące, ale oczywiście te argumenty niekoniecznie się do wszystkich przebijają. Przez 10 lat się do niewielu ludzi przebiły, ale okazuje się, że Państwo znacie na pewno potężne projekty światowe udostępniające dane badawcze, takie jak Genome Project czy Galaxy, gdzie te dane badawcze od lat są udostępniane
i ułatwiają nam życie. Bo tak, przede wszystkim ułatwia to prowadzenie badań i pozwala skorzystać w przyszłości z takich badań, tak? Wpływa na innowacje, bo pozwala na przygotowanie nowych analiz i zachęca do nowych interpretacji. To są to wszystkie takie korzyści niemierzalne do rozwoju dziedzin, bo pozwala ocenić rzetelność naszych danych. To jest jedna z ważniejszych spraw, rzetelność i to, czy metodologia zastosowana była poprawna, że to można wszystko sprawdzić. Pojawiają się, jak Państwo wiecie, fałszywki w sieci, że ktoś sklonował owce, a później się okazuje, jak się prześledzi proces badań, że wcale nie doszło do takiego procesu. Tak? Więc ujawnienie tego typu, transparentność pokazywania tych danych pozwala na weryfikowanie procesu badawczego i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, o jakich się mówi. Tak? No i oczywiście pozwala uniknąć wytwarzania czy duplikowania danych. To jest też szalenie ważne ze względu na koszty. Koszty prowadzenia badań. Jeśli takie badania udostępnimy na wolnych licencjach, to już inni badacze mogą z nich skorzystać, nie muszą przeprowadzać tego samego procesu, który jest kosztowny i przyspieszyć tym samym cały swój proces badawczy, tak? Bo udostępniane dane mogą być zacytowane i to zwiększa nasze szanse na kontakty międzynarodowe, bo co jeszcze? No bo to jest przede wszystkim promocja w społeczeństwie, tak? Także badań. Zobaczcie, co robimy. Te wszystkie telefony, one, smartfony, te komórki, te nowe lekarstwa, one nie biorą się znikąd, tak? One się biorą z ciężkich badań, ciężkiej pracy naukowej i to po prostu, jak się to pokazuje ludziom, to ludzie są w stanie to zaakceptować, potem wydatki na badania. No oczywiście powinniśmy te dane udostępniać, dlatego że sami z nich korzystamy. Proszę pomyśleć, ilu z nas wykorzystywało dane badawcze, dane nie tylko badawcze, materiały edukacyjne na uniwersytetach, na uczelniach i dlatego uważam, że powinniśmy się także nimi dzielić. Ale też, proszę Państwa, są korzyści mierzalne. Komisja Europejska zrobiła niedawno badania, raport, zleciła firmie PricewaterhouseCoopers badania i się okazuje, że Europa traci rocznie 10 miliardów euro na zamykaniu danych badawczych właśnie. Chociażby dlatego, że są duplikowane badania, tak? Że ktoś już w Anglii przeprowadził takie badania, a ktoś w Polsce je powtarza. I te straty zostały bardzo ładnie w takim raporcie pokazane. A co roku Unia Europejska wydaje ponad 300 miliardów euro na badania. To są pieniądze podatników. Podatnicy za to płacą i powinni mieć jakiś zwrot z tej inwestycji, tak? Więc to jest jeden z ważniejszych argumentów. A ponadto, proszę Państwa, przyczyniamy się także do tego, że rozwijają się inne kraje biedne, których nie stać na wyłożenie pieniędzy, tego typu pieniędzy. Proszę zobaczyć, ile Ameryka danych dla nas otwiera, tak? I dzięki temu możemy korzystać. MIT udostępnia nie tylko dane badawcze, ale artykuły, kursy internetowe. Studenci mogą się za darmo uczyć, brać udział w najwyższej jakości edukacji światowej, jeśli tylko chcą się uczyć. Także to działa we wszystkie strony. Jeżeli ktoś nam coś daje, my też dajmy coś od siebie, prawda? To jest takie właśnie podejście. A dlaczego, proszę Państwa, to nas w tej chwili konkretnie Was dotyczy, Was, poszczególne osoby? Dlatego, że zmieniła się polityka Europy w tym zakresie. To znaczy, tak naprawdę ona się zmieniała już od tego 2003 roku, kiedy podpisywaliśmy pierwszy raz w Berlinie deklarację berlińską. Wtedy zaczęliśmy myśleć o tym, że skoro mamy internet, to powinniśmy w tym internecie umieścić jak najwięcej informacji, artykułów, tego wszystkiego, co w procesie badawczym czy na uczelniach się wytwarza, żeby każdy mógł z tego skorzystać. I wtedy, proszę Państwa, ten ruch Open Access światowy bardzo starał się wpływać i lobbować we wszystkich instytucjach finansujących badania, żeby szły w takim kierunku, żeby jak najwięcej tych wymogów zostało spełnionych. Największa wojna była, jak Państwo się domyślacie, z wydawcami, tak? Z wydawcami, którzy tak naprawdę zawłaszczyli tymi materiałami naukowymi. Nie płacili Państwu za publikowanie artykułów, natomiast sami zarabiali ogromne pieniądze na tym. Brali od Was za darmo artykuły, a potem w bibliotece za 2 miliony sprzedawali bazy danych z tymi samymi artykułami, także naszych profesorów. Prawda? Także największa wojna była z nimi, ale tą wojnę oczywiście też wygraliśmy, dzięki Bogu. I powoli lobbując w Brukseli, doszliśmy do sytuacji takiej, że już w programie siódmym ramowym, poprzednim, przed Horyzontem,
Już były pierwsze takie zalecenia i testy, żeby wypuszczać artykuły za darmo. Jeszcze to było w formie testu, dlatego że trzeba było przetestować, jak to działa i czy naukowcy są w stanie się do tego jakoś zbliżyć. Natomiast już w horyzoncie 2020 Państwo macie do czynienia z przymusem publikowania artykułów, natomiast z testem w przypadku danych badawczych, bo w tej chwili jesteśmy na etapie testowania, jak upowszechnianie danych badawczych się sprawdzi. Dlatego te wymogi jeszcze nie są restrykcyjne, jeszcze możecie Państwo się wyluzować, nie musicie się denerwować, że tu na gwałt coś trzeba, można to robić spokojnie, z rozwagą i bez stresu. No i oczywiście w ślad za tym, za tymi zaleceniami komisji poszli też grantodawcy. Zwłaszcza, właściwie mogę powiedzieć, że odwrotnie. Najpierw bardzo wielu takich grantodawców jak Mellon Foundation czy Wellcome Trust zaczęło wymagać od swoich biorców czy grantobiorców takiego upowszechniania, tak? A dopiero potem właściwie tak naprawdę państwa przyłączyły się do tej inicjatywy, więc najpierw był ten ruch społeczny, oddolny, a dopiero potem Komisja Europejska, a na końcu dość późno właśnie Polska. Polska, pierwszy raz w tym roku się Państwo spotkaliście z taką sytuacją, dlatego jest to dla Was nowum, że Narodowe Centrum Nauki wprowadziło jakiś wymóg i to wynika właśnie z tych wszystkich ustaleń i zaleceń Komisji Europejskiej i innych grantodawców. Poza tym bardzo, czyli na pewno Państwo już mieliście do czynienia z takimi czasopismami, które też już zwracają się do Was z prośbą, żebyście do artykułów dodawali dane badawcze, przynajmniej niektóre, bo niektóre czasopisma już te dane pokazują w artykułach. No i oczywiście zmieniły się przepisy prawa, które mówią też, dotyczy to nie tylko danych publicznych, czyli tych urzędowych, że powinny być upowszechniane, ale także danych naukowych, bo one są finansowane ze środków publicznych, że one także powinny być udostępniane w sieci. W Polsce te badania lobbyingowe prowadziliśmy też mniej więcej od 2000, może 2005-2006 roku. Ale dopiero w 2015 roku udało nam się w ministerstwie przeforsować taką ideę, żeby ministerstwo łaskawie po rekomendacjach Komisji Europejskiej z 2012 roku, bo Komisja Europejska wydała rekomendację w 2012, że mamy otwierać naukę, w 2015 w Polsce udało się za pani Kudryckiej i pana profesora Ducha przepchnąć ideę Open Access w ministerstwie i spreparowaliśmy takie rekomendacje w 2015 roku, w którym są takie bardzo miękkie zalecenia dla uczelni, bardzo miękkie. Także tam nic złego się nie dzieje, każda uczelnia może sama decydować o tym, jak chce. Ale są zalecenia, żeby na uczelni każdej był pełnomocnik do spraw otwierania nauki, żeby to sprawnie szło. Powinien być prawnik, który doradza w zakresie prawa autorskiego. Państwo podpisujecie bardzo niekorzystne umowy z wydawcami, oddajecie im swoje prawa, co jest naprawdę niebezpieczne dla Was przede wszystkim, jako twórców tych prac. Jeśli chodzi o Horyzont 2020, tak jak powiedziałam, wymóg jest co do otwartego udostępniania publikacji, czyli artykułów, książek, materiałów. Jeżeli dostaniecie grant, pieniądze publiczne, to powinniście to upowszechnić w internecie. Oczywiście nie wszystko musi być upowszechniane, ale większość rzeczy tak. Natomiast jeśli chodzi o dane badawcze, to jest pilotaż i zasady są nierestrykcyjne. Jest bardzo wiele takich sytuacji, gdzie można w uzasadnionych przypadkach nie wypuszczać danych. Zresztą nie wszystkie dane się nadają, jak Państwo wiecie, do wypuszczenia, niektóre się nadają. Jakie to są przypadki? No, tych przypadków jest bardzo dużo, bo to przede wszystkim tak, jeżeli będziemy eksploatować takie dane w procesie komercjalizacji, prawda, no to wiadomo, że tutaj uczelnie, naukowcy chcą zarobić i tutaj oczywiście jak najbardziej te dane mogą być utajnione do momentu, kiedy tam się patent zgłosi albo wyprodukuje jakiś, tutaj nie ma żadnych przeszkód. Jeżeli mamy do czynienia z danymi tak zwanymi delikatnymi, tak? Czyli tam, gdzie wchodzą w grę i dane osobowe, gdzie potrzeba zabezpieczyć pewne informacje, wtedy tam się anonimizuje dane. W przypadku danych medycznych
to jest bardzo wskazane, ale nie tylko, ochrona państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc takie rzeczy także z powodu na przykład zabezpieczenia i bezpieczeństwa danych. Są takie informacje, gdzie nie każdy chce upowszechniać. Jeśli mamy do czynienia z bardzo cennym zabytkiem, nie wszystkie dane chcemy pokazywać ze względu na kradzieże, złodziei, włamania itd., itd. Więc w takich przypadkach oczywiście takich danych nie musimy pokazywać. Bardzo wiele badań nie generuje specjalnie wielu danych, więc tutaj w ogóle nie ma takiego problemu. No i oczywiście są jeszcze inne powody, z którymi możecie Państwo wystąpić i powiedzieć, że z takich, a nie innych powodów nie możecie albo nie chcecie udostępniać tych danych, ale jedna zasada jest ważna. Ta zasada, że jednak Komisja Europejska i Polska naciska na to, że im mniej tych powodów, tym lepiej. Tak? Im więcej wypuścimy tych danych otwartych, tym lepiej. Dla nas wszystkich. I teraz jeśli chodzi o program Horyzont 2020, to macie Państwo te wszystkie zasady po polsku zrobione w takim portalu Uwolnij Naukę. To jest portal, w który przygotowujemy w Koalicji Otwartej Edukacji. UMK należy do tej koalicji i tam w ramach tej koalicji pracujemy nad otwartą nauką w Polsce. I zrobiliśmy taki portal, który się nazywa Uwolnij Naukę i tam macie w pigułce wszystkie informacje z dokumentacją, z aneksami do umów, z wydawcami. Wszystko tam macie zrobione po polsku, żebyście mogli sobie, gdybyście w Horyzoncie startowali, to jeżeli chodzi o otwartość, tam macie zrobione. No i to samo dotyczy Europy. Jest taki portal, który się nazywa Participant Portal do Horyzontu 2020 i tam mamy elektroniczny poradnik po angielsku. Także informacje Państwo bez problemu macie. Ja to udostępnię, także będziecie to mieli pod ręką. I teraz przechodzimy już do planu. Narodowe Centrum Nauki na początku tego roku, macie Państwo tam datę, pan profesor Błocki, który jest teraz szefem Narodowego Centrum, właśnie powołując się na Komisję Europejskiej zalecenia, a także na nasze kierunki, napisał, że przystępujemy do realizacji tych zaleceń. Tak? To jest pierwsza taka duża instytucja naukowa, grantodawcza, która się zdecydowała na taki krok. Chociaż prawdę mówiąc, z Narodowym Centrum rozmawialiśmy już w 2010 roku o takich zachowaniach, no ale mamy co mamy. I tutaj on bardzo wyraźnie pisze, że oni przygotują jeszcze w tym roku właśnie zalecenia związane z tym, jak należy ten plan przygotować i opracować i załączyć do wniosku. I to się stało. I dlatego Państwo dostaliście to i bardzo wiele osób jest zaskoczonych, bo to jest nowum. Zaskoczony jest także NCN, dlatego że tam urzędnicy też kompletnie nie byli przygotowani do takiego działania. To jest wiedza bardzo specjalistyczna i trzeba było zatrudnić fachowców, żeby przygotował wszystkie wytyczne. A Narodowe Centrum Badań, jak wejdziecie na ich strony, to przecież tych badań tych finansuje bardzo wiele, tak? I to są różnego typu badania. Także to jest, dotyczy bardzo, bardzo, bardzo wielu projektów i bardzo wielu ludzi w Polsce. No i to jest taki formalny dokument, który trzeba będzie robić wraz z przygotowaniem wniosku. Niekoniecznie przed, chociaż ONCN wymaga, żeby coś tam wypełnić, ale nie bójcie się Państwo, ten formularz OSF-u jest minimalistyczny, nawet bym powiedziała za minimalistyczny, bo jak się okazało, że jak pan Daniel Gackowski wszedł do OSF-u, to się okazało, że on w jednym polu ma 400 znaków i tak naprawdę nic nie może wpisać. Także to tak wygląda, według nas jest to jeszcze nieprzygotowane, ale oczywiście nikt z nas nie chce biurokracji. Każdy z nas by chciał tą biurokrację ominąć. No jednak istotne rzeczy, jeśli życzą sobie, żeby wpisać, jakiego typu pliki będziemy gromadzili, no to powinno się zmieścić tam, prawda? W tym formularzu. No i teraz formalny dokument, prawda, i te opracowane są wytyczne, jak powiedziałam, ale są także, oprócz tego już na świecie cały ruch Open Access przygotował narzędzia, bardzo konkretne narzędzia, które, informatyczne narzędzia, które pozwalają po prostu się zalogować do takiego narzędzia i zrobić sobie taki plan z podpowiedziami, jak to wykonać. Najważniejsza zasada, FAIR, to jest ta zasada, która mówi, że te dane, które będziemy przygotowywać, powinny być odnajdywalne, tak, czyli wyszukiwalne, czyli muszą mieć taki opis, żeby dało się je poszukać, wyszukać, dlatego tak ważny jest opis tych danych, tak, dostępne,
tak, bez ograniczeń, czyli w takich formatach dostępnych i narzędziach, które nie przeszkodzą nam pobrać tych danych, interoperacyjne, żeby współpracowały z innymi narzędziami, no i do powtórnego użycia, żeby mogły być wykorzystane do powtórnego. To jest główna zasada FR, ta, którą się przyjmuje jako główna wytyczna. No ja tu Państwu przedstawiłam takie narzędzia wspomagające, ich na świecie jest bardzo dużo. Dlatego, że przez te wszystkie lata wypracowaliśmy naprawdę bardzo dużo narzędzi w Polsce i na świecie, które wspomagają tworzenie zarówno planu, tu macie Państwo przykład z Kalifornii, Kalifornijskiego Uniwersytetu, gdzie jest takie narzędzie, gdzie wchodzi się, człowiek loguje i wpisuje tam, jakie dane będziesz zbierał, tak? I podpowie ci od razu ze słownika, tak? Jakiego typu dane są i sobie tylko klikasz, wybierasz, tak? Jakie formaty będziesz zbierał, tak, tak, tak. I to po prostu można sobie zrobić. Takich narzędzi jest sporo. Ja tu Państwu tylko jeden przykładowy przykład. A tutaj jest bardzo ważna strona, nazywa się Digital Curation Center. To jest takie centrum robione w Wielkiej Brytanii, gdzie są wszystkie standardy, jakie powinniśmy zastosować, czyli te otwartościowe standardy, tak? Czyli te jakie pliki są otwarte, jakie narzędzia open source'owe są otwarte, czyli to wszystko, co pozwala na tą dostępność taką szeroką. Także to wszystko na świecie jest zrobione, właściwie macie Państwo gotowe. I teraz co my w tym planie musimy zrobić? To są te wytyczne, które NCN przygotował zgodnie, dokładnie takie same jak w Horyzoncie 2020. To są dokładnie te same wytyczne. One znajdują się na iluś tam stronach i to przeraża. Jak ktoś to do ręki coś takiego weźmie, to jest lekko przerażony, bo tak naprawdę nie bardzo wie, o co tutaj chodzi. Ale sprawy są dość proste, bo to jest w 6 punktach i teraz pierwszy punkt mówi o opisie danych i pozyskiwaniu i ponownym ich wykorzystaniu. I tutaj trzeba odpowiedzieć na kilka takich pytań, ale oczywiście, ponieważ te plany jeszcze nie są tak do końca, nie muszą być tak do końca doprecyzowane, więc tutaj odpowiadamy na te pytania, na które wiemy, jak odpowiedzieć już dzisiaj, przed rozpoczęciem grantu i przed, bo Państwo wiecie, że to różnie bywa. Piszemy wniosek, a później w badaniach nam różne inne rzeczy wychodzą, tak? Taki plan jest modyfikowalny. To, co dzisiaj zapiszecie, ono nie musi funkcjonować do końca projektu. Ten plan zawsze może być zmodyfikowany, dlatego że możemy formaty zmienić, możemy narzędzia zmienić, prawda? Możemy różne rzeczy jeszcze wymyśleć, jeszcze nam jakiś pomysł fajny do głowy przyjdzie. Także oprócz ankiety to my jeszcze coś zrobimy dodatkowego, bo tak nam to wychodziło. No i tutaj tak, w jaki sposób będą pozyskiwane te dane, jakie standardy będą stosowane, procesy kontroli, jakie wdrożymy, bo to jest ważne, tak? Czy będą w ogóle jakiekolwiek procesy kontroli. No i jakiego typu formaty otwartościowe będą zastosowane. To jest w pierwszym punkcie. I to na te pytania trzeba sobie odpowiedzieć. W drugim punkcie, drugi punkt dotyczy dokumentacji jakości danych badawczych. Tak? Czyli przede wszystkim opis. Dawniej to się nazywało opis bibliograficzny, dzisiaj się mówi o metadanych, bo to dotyczy nie tylko opisu bibliograficznego, ale także metadanych technicznych, czyli tych wszystkich danych, które wszyte są w nasze narzędzia. Mamy skaner, skanujemy coś i skaner nam po prostu wypluwa odpowiednie dane, metadane techniczne, które mówią, że dana fotografia została zrobiona przez tą osobę tego dnia w takim formacie, w takiej rozdzielczości, tak? Więc to się ogólnie nazywa metadane i te metadane są szalenie ważne, bo one mają ułatwić temu drugiemu użytkownikowi danych dotarcie do naszych danych, wyszukanie tych danych. Tak, jeśli wprowadzimy słowa kluczowe, to szybciej dojdą do tych danych nasi koledzy, tak? To samo dotyczy tych wszystkich identyfikatorów indywidualnych, które podpina się do danych, do opisów, do artykułów. Dalej, sposób organizacji danych, czyli jak będziemy budować foldery, gdzie będziemy zbierać te dane. Najczęściej mamy to na naszym komputerze, ale tak nie powinno być, dlatego że tych danych jest coraz więcej i tak naprawdę moim zdaniem to Uniwersytet UMK już dawno powinien być przygotowany do gromadzenia tych danych i powinno to się gromadzić na poziomie wielkich serwerów. I powinno się przygotować dla Państwa tam specjalne miejsca, katalogi, żeby te dane móc przechowywać bezpiecznie, backupować i zabezpieczać i tak dalej. No jak zostaną właśnie utrwalone te dane? No i jakość, przede wszystkim środki kontroli jakości. Tak, czyli mechanizmy, które tu pozwolą zachować jakość i zminimalizować ryzyko dotyczące poprawności tych danych.
I teraz jeżeli chodzi o opisy, te opisy metadane, no to te opisy właściwie możemy się też bardzo nie denerwować, dlatego że są już repozytoria surowych danych badawczych, gdzie można wejść do tych repozytoriów. Tu macie Państwo przykład międzynarodowego, bardzo znanego repozytorium założonego przez CERN, Zenodo się nazywa, tak naprawdę przejętego później przez Komisję Europejską, w tej chwili finansowanego przez Komisję Europejską, gdzie gromadzi się i publikacje, i surowe dane badawcze. I jak tam do takiego repozytorium wejdziecie i wyświetlicie sobie te wszystkie dane, to zobaczycie i ten opis taki bibliograficzny na poziomie ogólnym. I jak wejdziecie do szczegółów, zobaczycie bardzo szczegółowy opis. I zobaczycie, możecie sobie wyszukać dane badawcze, które należą do waszego profilu i zobaczycie, jak te dane są opisane i w jakich standardach. Więc to wszystko jest tak naprawdę gotowe. Tak? I to samo dotyczy Polski. My mamy w Polsce jedno centralne, wiele lat temu powstało repozytorium WiceMiUW, który od lat z profesorem Niezgódką lansował Open Access. I oni otworzyli takie repozytorium, które się nazywa Repozytorium Otwartych Danych Badawczych, REPOD. I tam już od paru lat gromadzą dane badawcze różnego typu. Dlaczego to powstało? Dlatego, że nie każdy chciał wypuszczać te dane do tych specjalistycznych, zagranicznych. Trochę ludzie nie wiedzieli, jak to ugryźć, więc po prostu ICM pomaga w tym. I to jest taki pierwszy krok, gdzie można te dane sobie złożyć. I tam jest bardzo fajnie, bardzo dużo fajnych informacji dotyczących, takich pomocniczych, dotyczących tego, jak takie dane. Już Państwo widzicie, że jest 116 zbiorów danych. W porównaniu oczywiście z Zenodo to jest nic, no ale ja ze światem to w ogóle jest zero, że tak powiem. A tutaj macie taki pełen opis bibliograficzny i już konkretnie podpięte pliki. Jest opis konkretny do konkretnych danych i opis bibliograficzny i tu są wpięte te dane w różnych formatach. Nie? I można je sobie pobrać. Jest tutaj, macie nazwisko autora tego, który zamieścił. To jest bardzo prosto, bo tam każdy z Was może wejść, zalogować się, zrobić sobie profil i jeśli będziecie chcieli już dzisiaj decydować o tym, gdzie chcecie składać te dane, to wystarczy znaleźć sobie odpowiednie repozytorium. Zaraz będę pokazywać jak. I po prostu stworzyć sobie profil i te dane wrzucać i wtedy we wniosku napisać, że wybrałem to repozytorium i tam będę składował moje dane. I teraz przechowywanie i kopie zapasowe, no to jest to, co mówiłam. Decydujemy, jakie dane musimy zachować, w jakim formacie, jaka jest objętość, okres składowania. Tutaj NCN chce napisać że jakieś procedury, jak się to tworzy. No można to napisać, można to w skrócie, w jednym zdaniu opowiedzieć, jak to się będzie rozwijało. Macie podpowiedzi, w tych wytycznych są bardzo dokładne pytania i odpowiedzi. Także możecie na niektóre odpowiedzieć, na niektóre nie, w zależności od tego, jak jesteście do tego przygotowani. Jak ja myślę, że każdy z Was oczywiście jak najbardziej, bo przecież od lat prowadzicie badania i wiecie, jak się z nimi obchodzić i co z nimi robić. I macie swoje wypracowane metody. No i oczywiście, gdzie, na jakich serwerach, czy będziecie przechowywać na swoim komputerze, czy na serwerach wydziału, czy na serwerach uczelni, czy może w chmurze, tak, bo to każdy z nas może indywidualnie sobie te dane przechowywać. No tak jak mówiłam, moim zdaniem uniwersytet nasz powinien się zaopiekować tymi danymi, bo największe uniwersytety świata tak robią. Zabezpieczają, tak jak biblioteka uniwersytecka ma obowiązek zabezpieczyć każdą waszą publikację, tak uniwersytet powinien się zaopiekować waszymi danymi badawczymi, bo to jest po prostu majątek uniwersytetu, tak? To jest majątek, konkretny majątek mierzalny uniwersytetu finansowy. I teraz te najtrudniejsze sprawy, których się ludzie bardzo boją, prawo autorskie, ale nie tylko, dlatego że to, co dotyczy, te przepisy prawa, które dotyczą danych badawczych, mają szersze pole, to są nie tylko prawa autorskie, ale to są też ustawy związane z ochroną danych osobowych, to są te ustawy związane z ochroną danych medycznych, wrażliwych danych medycznych, danych niejawnych. Prawda? To jest ustawa o bazie danych, o informacji publicznej, ale nie musicie Państwo tego wszystkiego znać. Najważniejsze jest, żebyście chociaż troszeczkę znali copyright i żebyście wiedzieli tak naprawdę, co do Was należy i co możecie zrobić i żebyście nie oddawali swoich praw autorskich bez ograniczeń. To znaczy w takim sensie, że oddajecie wyłączność jakiemuś wydawnictwu czy jakiejś firmie. Tego nie powinniście nigdy robić.
powinni się bardzo na to uważać, tak? No, więc tutaj nas prosi, prosi nas NCN w tym przypadku o to, żebyśmy podali tak, w jaki sposób, jakie wymogi prawne będą spełnione. Jeżeli chodzi o otwartość, to zaleca się stosowanie licencji wolnych. Ja tu Państwu podałam przykład jednej wolnej licencji, znaczy typu licencji Creative Commons, ale tych wolnych i licencji jest więcej, takich jak GPL i innych. One są najbardziej najbardziej popularne, jeśli chodzi o zasoby, natomiast jeśli chodzi o programowanie, to są inne, no ale te standardy też można znaleźć. I tutaj w przypadku licencji Creative Commons to jest o tyle istotne, że one są bardzo fajne, elastyczne, bo one pozwalają Wam samym zdecydować o tym, jakiego typu ochronę przy upowszechnianiu danych chcecie zastosować. Czy dajecie to bez żadnej ochrony, czy dajecie to z pewną ochroną, że nie chcecie na przykład, żeby z tego były produkowane utwory zależne, czy po prostu ja bardzo lubię tą licencję, to jest moja ulubiona licencja, dlatego że ona mówi, oddaję wam swój utwór i dwa warunki stawiam. Musicie mnie zacytować i musicie dzielić się tak, jak ja się dzielę. Jeżeli ja coś wypuszczam do internetu, to może nawet komercyjna firma wykorzystać to. Naprawdę, to jest nawet fajnie, bo komercyjna firma może z tego coś ciekawego zrobić. Natomiast efekty tego muszą być także w internecie na tej samej licencji upowszechnione. Tak? Także komercyjna firma się dobrze zastanowi, zanim skorzysta z takiego utworu, bo musi efekty wypuścić do sieci. Dlatego ja to lubię, bo to poszerza wolny internet. Ale oczywiście można zrobić sobie samo buy, można bez tych, można non-commercial zrobić. I dlatego ja bardzo zachęcam do korzystania z tego narzędzia, dlatego że to jest bardzo dobrze opracowane. Jak się taką ikonkę zamieści i link, my w bibliotece cyfrowej to stosujemy i w repozytorium. Jak się to zamieści, to na to się klika i wszystkie warunki się ładnie wyświetlają we wszystkich językach świata. Także to jest i po angielsku, i po chińsku, jak chcecie. No i oczywiście tutaj przytaczam też kodeks NCN-u, dlatego że NCN tam chce, żebyśmy się na jakiś kodeks powołali. Oni ten kodeks umieszczają na swoich stronach internetowych i tam jest 7 powodów dla zachowania rzetelności naukowej. Tak, i te 7 powodów przytaczają, no i jaki jest nasz stosunek do tego, do tych zasad etycznych, czy my je stosujemy w swoich badaniach, czy nie. Wystarczy jedno zdanie napisać na ten temat. Nawet wystarczy napisać, że będziemy się stosować do zasad NCN-u i to już jest. I teraz, jeżeli chodzi o te przepisy prawa, też mamy, proszę Państwa, bardzo, bardzo dużo pomocnych źródeł do tego. Ja tu Państwu pokażę. To są takie poradniki, które Koalicja Otwartej Edukacji od lat produkuje dla naukowców. Mamy fajnych prawników w Warszawie, którzy nam przygotowują to. I tam są po prostu opisane bardzo dokładnie te wszystkie Wasze znaki zapytania, z którymi macie do czynienia. Natomiast ci sami prawnicy przygotowują różnego typu takie właśnie poradniki dla tych narzędzi już konkretnych. W tym przypadku dla REPOD w ICM-ie pan Krzysztof Siewicz przygotował, proszę, zobaczcie, macie tu wszystkie pytania prawne, tak? Kto może decydować o udostępnianiu danych badawczych? I króciutko, w jednym akapicie, słuchajcie, macie to napisane. Także nie bójcie się tych przepisów prawa, tylko po prostu wejdźcie sobie na odpowiednie strony, które wam polecam i proszę zobaczyć prawa autorskie. Tak, komu przysługuje prawo do zbiorów danych? Tu macie wszystko przytoczone, dane osobowe, dane wrażliwe, anonimizacja, zgoda uczestnika na udział w badaniu. Proszę, wszystko macie od strony prawnej opracowane, także nie musicie się denerwować, po prostu sobie na te strony wejdziecie. Ta moja prezentacja już fruwa w naszym repozytorium, więc będziecie mieli to dostępne na wyciągnięcie ręki. Tak, tak to wygląda u nich, to w stopce się znajduje. Jak wyjdziecie do REPOD, to w stopce macie te wszystkie przez pana Krzysztofa Siewicza porady przygotowane. Także możecie sobie tam doczytać, no bo ja wiem, że każdy z was ma bardzo indywidualne pytania prawne, tak? Bo one są bardzo różne. Także to... I teraz jeśli chodzi o udostępnianie i trwałe przechowywanie tych danych, no to... To jest już moja rada taka, proszę Państwa, bo oczywiście tych możliwości udostępniania macie dużo,
ale ja jestem zwolenniczką, a pracuję w tym wiele lat, jestem zwolenniczką udostępniania danych badawczych w najlepszym towarzystwie, tak jak lubicie. Czyli tam, gdzie są rzeczywiście badania takie jak wy prowadzone na wysokim poziomie międzynarodowym i w repozytoriach specjalistycznych. Dlaczego? Dlatego, że wasze dane są bardzo specyficzne. Dotyczą bardzo konkretnej rzeczy. I jeśli znajdziecie takie repozytorium na świecie, które się tą specjalizacją para, tak, to będziecie w jednym miejscu mieli wszystkie dane i kolegów z Australii, z Afryki, z Ameryki, z Polski, z Francji, w jednym miejscu po prostu będziecie. Co więcej, macie tam opracowane już standardy, przepisy praw, wszystko tam macie. Tam się po prostu wystarczy zalogować i dorzucić swoje dane. I stajecie się tak, jak w przypadku publikacji, nie wiem, w Nature, od razu w bardzo dobrym miejscu, gdzie potrzeba. Dlatego zalecam tego typu rzeczy, ale oczywiście, jeśli takich, bo nie ma wszystkich repozytoriów, oczywiście, że nie ma i wszystkich specjalizacji. Jeżeli nie mamy takiego repozytorium, no to wtedy musimy myśleć, czy chcemy być w Zenodo, czy chcemy być w Polsce, czy chcemy być na UMK. Tutaj moja koleżanka wam jeszcze powie, jak biblioteka się do tego przygotowuje. To już jest wasza decyzja. Ale pamiętajcie, musicie wybrać repozytorium zaufane, prestiżowe, takie, które rzeczywiście da ten efekt, na który byście czekali i którego byście chcieli. I teraz tak jak już wcześniej mówiłam, jeśli chodzi o te dane badawcze, to bardzo wiele czasopism i portali takich czasopism jak PLOS już wymaga tych danych badawczych i prosi też was o te dane badawcze. I takich czasopism, macie przykład jednego takiego czasopisma. Tych czasopisów już w tej chwili jest tysiące, bo to się okazuje. Wydawcy są bardzo sprytni. Jak przyjeżdżali do nas do Torunia na pierwsze konferencje, to okropnie się bali ruchu Open Access, bo myśleli, że ten ruch ich zgniecie, ale później bardzo szybko wymyślili swoje metody. I dzisiaj ich metoda polega na tym, że owszem, otworzymy wam, ale zapłaćcie nam za to $2,500 za jeden artykuł, tak? Nie musicie tego robić, ale oczywiście niektórzy chcą. Niektórzy chcą, więc oczywiście taki wybór jest. I to samo dotyczy danych badawczych. Okazało się, że to może być góra pieniędzy z tego, tak? Dlatego, że oni państwu nie płacą za to, sprzedają to za ciężkie pieniądze. Więc tam przy okazji artykułów właśnie te zestawy danych są załączone do artykułów, publikowane. Bardzo często, już tak jak w PLOS, zgromadzone są w osobnych bazach danych. Prawdopodobnie do celów komercyjnych będą później wykorzystane. Chociaż nie wiem, niekoniecznie. Różnie to bywa. I później to można sobie też tam wyszukiwać. Tak jak powiedziałam, proszę uważać na podpisywanie umów. Tak? Komisja Europejska do Horyzontu 2020 przygotowała dla państwa aneksy do umów z wydawcami. Wydawcy wiedzą, że już nie mogą sobie pozwolić na szantaż, dlatego że bardzo wielu grantodawców od was wymaga otwarcia danych. Oni to wiedzą. I oni już teraz nie oponują, ale wtedy, jak Komisja Europejska robiła zalecenia w 2012 roku, to wydawcy jeszcze strasznie się bronili i ich lobbying był tak potężny, że zmieniał przepisy prawa na całym świecie. Ale jak nobliści zaczęli bojkotować potężnych wydawców, takich jak Elsevier, no to się troszeczkę to zmieniło. I Instytut Maxa Plancka zorganizował takie potężne akcje bojkotu wydawców i to się zmieniło, umowy się zmieniły, ale bądźcie ostrożni. Czytajcie dokładnie przepisy tej umowy, którą dostaniecie, a jak nie wiecie, poradźcie się prawników, bibliotekarzy się poradźcie, którzy na tym się znają, żeby zastosować chociażby te aneksy do umów, albo skreślić po prostu wyłączność praw i napisać licencję wolną, albo napisać, że grantodawca wymaga, żeby dane były otwarte i nie ma innej opcji i musi być ta licencja i koniec, tak? Więc brońcie się jak możecie, bo później oddacie te swoje artykuły, oddacie te swoje dane, bo tych nie możecie nic z nimi zrobić, bo już jest inny właściciel, tak? Także pamiętajcie o tym. I teraz gdzie udostępniać te dane? No tak jak powiedziałam, w czasopismach, no i repozytoria. Repozytoria są zalecane, bo to są duże zbiory specjalistycznych badań. No pierwsze to jest to, co powiedziałam, to polskie, bezpieczne, długoterminowe przechowywanie przede wszystkim. Za to się nie płaci. ICM pokrywa te koszty utrzymania na razie przynajmniej. Proszę państwa, ma się stały adres internetowy. To wiecie, jakie to jest ważne, nie? Bo jeżeli cytujecie, czy wysyłacie kolegom, gdzie te dane są, to wystarczy klik, klik zrobić i czy identyfikator podać
i już leci informacja, gdzie to jest. Łatwość wyszukiwania, bo można i po słowach kluczowych, i po dziedzinach, i na wszystkie możliwe i z treści można wyszukiwać. Te narzędzia są tak przygotowane. Często do tego są dołączane różnego typu narzędzia statystyczne, badające, ile osób weszło, pobrało. No to dla nas też jest ważne, bo wiemy, tak, te podłączane są różne tam Twittery, nie Twittery, gdzie ktoś coś o nas wspomniał, to jest też możemy sobie podbierać to, oglądać, załączać do naszych sprawozdań, chwalić się tym, że nasze dane biblioteki, nasze w repozytorium i biblioteka cyfrowa też takie statystyki pokazują. Łatwość cytowania, oczywiście standardy dostosowane, bo te repozytoria, nimi przeważnie zarządzają bibliotekarze, bibliotekarki. I w związku z tym one są tak zrobione, żeby te standardy były zachowane, no i żeby to miało... No założenie jest takie, że będziemy wieczyście przechowywać te wszystkie dane. Jak będzie, to nie wiadomo, bo to nic nie wiadomo na tym świecie, prawda? Zwłaszcza w obliczu globalnego ocieplenia. No ale tak zakładamy. Natomiast oczywiście te wszystkie repozytoria także, otwarte repozytoria, nie mówię o zamkniętych, komercyjnych, otwarte repozytoria także obwarowane są wieloma przepisami prawnymi, podpowiadają wam te przepisy prawne, także się nie musicie martwić. Jak wyjdziecie, będziecie deponować, to tam jest odkliknij tą licencję albo tą, odkliknij copyright, ty decydujesz o tym, jak to wypuścisz, tak? Bo na copyrightie też można wypuścić, open access to też jest copyright. To nie jest tylko także wolne licencje. Dlaczego? Dlatego, że no, możemy powiedzieć, że wszystkie prawa zastrzeżone, pokazujemy, dajemy wam to, ale wszystkie prawa są zastrzeżone. Jak chcesz wykorzystać, napisz do mnie maila i uzgodnimy, będziemy negocjować. Tak? Także też można copyright dać, czyli wtedy wszystkie prawa są zastrzeżone na rzecz autorów. Tych. Także open access jest właśnie taki bardzo elastyczny. I teraz jak wybrać repozytorium? Bo tych repozytoriów jest bardzo dużo, są dziedzinowe, instytucjonalne, ogólnego przeznaczenia, jak Zenodo. No i jest taka, wiele lat temu powstała taki rejestr, który się nazywa Rich Data. O, on tak wygląda, proszę zobaczyć. Ja Państwu teraz pokażę, jak to bardzo łatwo się tam wyszukuje. Akurat ja lubię ten diagram bardzo. To jest bardzo ważne, żebyście sobie wybrali odpowiednie repozytorium. Jak wejdziecie tutaj do tej zakładki Browse, to jest Browse by Subject. I wtedy się wyświetla nam taki fajny diagram, słuchajcie, podział na dziedziny wiedzy. Wybieracie sobie ogólną dziedzinę wiedzy albo już bardzo specjalistyczną i wchodzicie i dostajecie tam repozytoria, które są z danej dziedziny czy poddziedziny dostępne. I to są repozytoria sprawdzone. Dlatego, że tę bazę prowadzą też wykwalifikowani fachowcy. Także macie zapewnioną tutaj rzetelność tych danych. I możecie sobie też na różne spojrzeć tam według słów kluczowych, jak to w tych wyszukiwarkach teraz, to wiecie, że te wszystkie możliwości są zapewnione. Więc tak to wygląda w Rich Data. Na początku, jak to powstało, to tam było parę tych repozytoriów, teraz są tysiące. Tysiące, także na pewno mam nadzieję, że znajdziecie swoją dziedzinę i poddziedzinę i będziecie mogli sobie takie repozytory sprawdzić, kto je prowadzi, jaki instytut je prowadzi i wtedy deponować. Proszę Państwa, myśmy mieli tu eksperyment taki bardzo interesujący z profesorem Hanaszem. 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam, prowadziliśmy grant, zaproponowaliśmy profesorowi Hanaszowi taki eksperyment z danymi badawczymi, bo biblioteka chciała sprawdzić, czy umie tym zarządzać, czy biblioteka sobie z tym poradzi. I zrobiliśmy taki grant w astronomii, w piwnicach były stare takie szkiełka, fotografie na szkle, fotografowane jeszcze przez profesor Iwanowską, obrazy nieba. I to było zrobione na szkle, jakieś kropki tam były, słuchajcie, jak to zobaczyłam, kropki, to szkiełko już zakurzone. I obok tego był papierowy opis. Nic nie kumałam z tego opisu, słuchajcie, bo tam były takie dziwne literka T5, coś tam takie zapisy były, ale astronomowie oczywiście wiedzieli, o co chodzi. I oni powiedzieli, słuchajcie, co my mamy z tym zrobić, bo tak, po pierwsze, to się tu kurzy, więc biblioteka powinna to wziąć i się tym zaopiekować, tak? Po drugie, my byśmy chcieli to udostępnić, tylko to zdigitalizowanie tych szkiełek to jest masa pieniędzy. I myśmy napisali dla profesora Hanasza grant, dostaliśmy pieniądze na to i to zostało zdigitalizowane.
I Michał mógł to umieścić, słuchajcie, w amerykańskiej bazie danych, która tylko i wyłącznie zajmuje się właśnie gromadzeniem tego typu danych. Oni byli zachwyceni, bo oni dostali dane z lat 40., 50., 50., bo, no 40., bo nie pamiętam, jak tam piwnice ruszyły u nas, kiedy te badania, już nie pamiętam dokładnie daty tych badań. I nagle dostali obrazy nie ma z tamtych lat. Ja się pytałam pana profesora Hanasza, mówię, panie profesorze, no ale czy to się w ogóle komuś przyda? A on mówi, tak, dlatego że się porównuje te obrazy nieba, tak? I dlatego to jest ważne. I co więcej, oni doskonale tamto repozytorium znali, wiedzieli, jak wpisać te obiekty tam. To musi robić wtedy fachowiec, astronom. Tego nie zrobi żaden bibliotekarz. Bibliotekarz może zrobić opis na poziomie ogólnym. Autor, tytuł, zapisu tego projektu całego. Natomiast poszczególnej danej badawczej bibliotekarz nie jest w stanie rozgryźć, bo każda jest inna, tak? W tym przypadku astronomicznej, tak jak mam, to było kompletnie niezrozumiałe dla niefachowca. I to wszystko w tej chwili już jest zamieszczone. Także granty możecie też brać na tego typu zadania, tak? I możecie sobie w waszym wniosku napisać pieniądze, nawet zapisać pieniądze, nie tylko na umieszczanie tych danych, bo możecie zapisać sobie, tam jest nawet wymóg taki, żeby we wniosku napisać, kto będzie się opiekował, że będzie, to się nazywa teraz data steward, no ale taki opiekun, lider, który się opiekuje tymi danymi w waszym projekcie i można dla niego pieniądze zapisać, że on będzie to wszystko obrabiał i wrzucał gdzie trzeba, odpowiednio przygotowywał, on może wam cały plan przygotować takiego działania, tak? I możecie mu zaplanować konkretną kwotę w tym wniosku, że on te rzeczy będzie robił i że będzie modyfikował w razie czego ten plan i tak dalej, i tak dalej. I teraz zarządzanie danymi, czyli ten data steward, to jest taki właśnie człowiek, który wam pomoże w tym wszystkim. To może być asystent, doktorant, to może być ktoś, kto najlepiej się z takimi sprawami u was zajmuje i zaopiekuje. To już od was zależy, kto będzie odpowiadał za to, ale warto taką osobę mieć, która porządkuje te wszystkie pliki, foldery, żeby wam się to nie pogubiło wszystko. Bo później się okazuje, że jeden profesor gromadzi tak, drugi tak, pliki im się nie zgadzają, nie mogą znaleźć tego, prawda? A gdzieś to wrzuciłem, tu gdzieś tam, prawda, jest. A jakby to było w jednym miejscu wszystkie te dane gromadzone i bardzo ładnie zaopiekowane, no to wtedy to by było łatwiej to wszystko. I teraz na koniec, proszę Państwa, zanim przejdziemy jeszcze do pytań, to tak jak powiedziałam, przygotowaliśmy dla was dwa dokumenty. Pierwszy dokument to jest ten plan, tutaj jest ich 10, kto bardzo pilnie potrzebuje, to proszę sobie wziąć wydruk. Natomiast kto nie pilnie potrzebuje, to proszę maila do mnie napisać. Proszę zobaczyć to, co z profesorem Gackowskim zrobiliśmy, tak? Tutaj macie bardzo dokładnie, na pierwszej stronie są te wszystkie punkty, 6 punktów rozpisanych. I to jest jego plan badawczy, który on przygotował do wniosku z Norwegami. Norwegowie mają swój plan, bo oni mają swoje przepisy, tak? On jest bardzo podobny, ten plan. Ale troszkę inna metodologia zastosowana, gdzie indziej przechowują te dane, inne formaty. Tam jest bardzo ciekawa historia, bo pan profesor mi opowiedział, to dla mnie było bardzo interesujące, że oni prowadzą badania nad tymi samymi tematami, to są biotechnologowie czy biochemicy, natomiast stosują różne metody i różne narzędzia. I się zainteresowali sobą, żeby zobaczyć, poobserwować, jak można z drugiej strony podejść do takich badań. Tak? I oni teraz się zastanawiają nad tym, jak te wspólne dane, które wyprodukują, ze sobą porównać, zestawić, wykorzystać wzajemnie. Więc to jest bardzo, bardzo interesujące podejście. To jest pierwszy dokument, czyli macie tu gotowy plan. Co więcej, proszę Państwa, ja tu nie zrobiłam dla was takich slajdów, ale jak będziecie chcieli, to ja wam przygotuję taką informację. Oczywiście są gotowe plany. Przeważnie na stronach specjalistycznych bibliotek akademickich. Na przykład amerykańska biblioteka, ta największa biblioteka medyczna świata, ona ma na swoich stronach takie plany, wzorce planów różnego typu medycznych. I te biblioteki inne też, coraz więcej, nawet polskie biblioteki już zaczynają zamieszczać tego typu rzeczy u siebie. No i drugi, przygotowaliśmy dla was taki dokument, to jest ten wydruk z OSF-a. Pan profesor Gackowski wpisał do OSF-a już to i wydrukował wam, zrobił PDF-a z tego, żebyście zobaczyli, co tam się zmieści. Tam się niewiele zmieści,
bo jak się okazuje, jeszcze nie jest to oprogramowanie tak przygotowane, żeby tam troszkę więcej wpisać. On mówił, że tam jest 400 znaków do jednego okienka, więc to jest, on mówi, wie pani co, ja nic tu nie mogę wpisać. Myśmy się napracowali, a ja mówię, proszę się nie denerwować, NCN jak dojdzie do siebie, wyjdzie z szoku, to proszę pana, przygotuję panu taki formularz, że pan będzie opis musiał na 3 strony zrobić. Także niech pan się nie denerwuje, ma pan zrobionego gotowca. Także tu państwo macie przygotowane wszystko w pigułce. I to jest wszystko, co właściwie chciałam państwu powiedzieć. Chciałam jeszcze powiedzieć, że będziemy mieli następne szkolenie, trochę bardziej ogólne i poszerzone, tutaj w tej sali 26 listopada. Jakbyście chcieli kogoś przysłać od siebie jeszcze, żeby poszerzyć wiedzę, to oczywiście jak najbardziej zapraszamy. To też się odbywa w ramach tygodnia Open Access, chociaż jest dużo później, dlatego że ICM ma bardzo dużo takich wykładów. Jeździ po całej Polsce w tej chwili z tymi wykładami. No ale to zachęcamy. To jest dla tych, którzy nie mogli dzisiaj uczestniczyć. No i to jest właśnie wszystko. A teraz chciałabym poprosić panią wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, panią Dominikę Czyżak, żeby opowiedziała państwu o planach naszej biblioteki w tym zakresie. Bardzo proszę. Repozytorium instytucjonalne mamy już prawie 6 tysięcy pełnych tekstów opublikowanych przez państwa, zgłoszonych, dostarczonych. Te teksty są publicznie, powszechnie dostępne, trwale, mam nadzieję, przechowywane. Mam nadzieję, że mają państwo, jak widać, do nas zaufanie, że decydujecie się państwo powierzać nam już efekty swoich prac badawczych. A jeżeli ktoś miałby ochotę tego jeszcze nie uczynić, to oczywiście zachęcamy. Repozytorium jest zarządzane faktycznie przez bibliotekarzy. Prace, które państwo... A dziękuję. I bibliotekarki oczywiście też. Prace najpierw trafiają do takiego bufora. My po prostu sprawdzamy, czy opis bibliograficzny, czyli te metadane, są w miarę poprawne. Te metadane są bardzo proste, jeżeli będą państwo deponować albo już deponowali, to państwo wiedzą, że to jest tylko autor, tytuł, miejsce, rok publikacji, kilka słów kluczowych, krótki abstrakt, gotowy, oczywiście plik i trafia rzecz do bufora, my przeglądamy, jest udostępniane, jest łatwy z nami kontakt, jeżeli trzeba wymienić jakiś plik, my to również robimy. To już jest repozytorium pełnych tekstów, czyli tego, co państwo już opublikowali. Dzisiaj mówiliśmy o tych danych, które państwo gromadzą w trakcie realizacji projektu, zbierając dane badawcze. Także chcemy tutaj wyjść państwu naprzeciw, tak i... Koleżanka wspomniała o Zenodo, wspomniała o Repodzie. Mamy nadzieję, że lada moment do grona tychże zaufanych repozytoriów dołączy repozytorium danych badawczych naszego Uniwersytetu. To, co państwo widzą państwo po raz pierwszy. To jest pierwsza odsłona, pierwsze powszechne, publiczne udostępnienie tego adresu. Mamy nadzieję, że za chwilę on będzie również państwu bliski. W tej chwili mamy stan surowy zamknięty, tak można to po prostu określić, czyli repozytorium, które budujemy na otwartej platformie, podobnie jak repozytorium RUMAK jest na otwartej platformie, repozytorium danych surowych, danych badawczych również będzie na otwartej platformie Dataverse. Tak jak powiedziałam, stan surowy zamknięty. Widać już je, ale musimy jeszcze troszeczkę nad nim popracować. Musimy popracować nad polami, czyli tymi metadanymi, które państwo będą wprowadzać. Mamy już kontakt też, ponieważ każdy plik, który państwo będą deponować, każdy plik, ale każdy zespół, każdy zbiór danych otrzyma trwały identyfikator DUI. To jest oczywiście wymóg też NCN-u. Będzie on spełniony. Trochę musimy z tym jeszcze powalczyć, dlatego też jeszcze nie informujemy publicznie. Mamy nadzieję, że uda nam się to w przeciągu, no nie chcę powiedzieć tygodnia, ale może 2 tygodni doprowadzić do takiego stanu, przetestować, czy to wszystko dobrze nam funkcjonuje, że już puścimy bardzo szeroko informacje. Będziemy również odwiedzać państwa na wydziałach, zachęcać, zapraszać do deponowania swoich już, być może, jeżeli mają już państwo gotowe rezultaty, efekty projektów zakończonych czy prac badawczych już zakończonych. Dlatego tutaj nawiązałam na początku do punktu 5. Upowszechnianie i trwałe przechowywanie.
do momentu, w którym Państwo jeszcze projekt realizują, no to zarządzają Państwo tymi danymi, prawda? One pewnie ulegają, Państwo widzą, że coś tam może poszło, może jakieś dane są, Państwo weryfikują, ale w momencie, gdy projekt jest zakończony, mają już Państwo jak gdyby dane zamknięte, stały one się już podstawą opublikowania artykułu, czy też generalnie opublikowania jakiejś informacji o projekcie. Dane zostały już uporządkowane, być może te, które nie zostały zweryfikowane, zostały usunięte. Mają już Państwo to po prostu te dane, koleżanka mówiła, gdzieś tam w różnych katalogach pewnie umieszczone, zweryfikowane, scalone. Zapraszamy, żeby je zdeponować w naszym repozytorium danych badawczych. One staną się wówczas publicznie już dostępne. Tak jak Państwo tutaj widzą, ta strona to jest pierwsza strona. Będą również na niej, na razie jest, pracujemy nad wersją tutaj, żeby też wersja polska była dostępna, angielska, żeby to były, oczywiście, żeby całość będzie publicznie, tak jak wspomniałam, dostępna zgodnie z wymogami NCN-u. W tym piśmie, które koleżanka z kwietnia prezesa NCN-u, które koleżanka Państwu również zaprezentowała, jest informacja o konieczności powołania pełnomocnika do spraw otwartego dostępu. My na razie powołaliśmy takiego pełnomocnika w bibliotece, to rzeczywiście to ja nim akurat tak konkretnie jestem, a być może, że będzie też jeszcze tutaj ta sprawa się rozwijała. Także będziemy na pewno z Państwem się kontaktować. Będziemy jeszcze to repozytorium także prezentować. Mam nadzieję, jak wspomniałam, w krótkim czasie już móc Państwa oficjalnie zaprosić do wypełniania, do wprowadzania danych. Dziękuję.